Kwadransie z historią, witam Państwa, Robert Dzięba. Dzień dobry. Tym razem Park imienia Jedności Narodowej, ale nie tylko w dzisiejszej audycji, a to za sprawą tego, że zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a więc czas, kiedy wspominamy wszystkich tych, przynajmniej niekoniecznie w tradycji kościelnej, którzy po prostu odeszli, którzy zmarli w tradycji kościelnej, to z kolei dzień 2 listopada. A tu Park imienia Jedności Narodowej i największy kołbrzyski cmentarz, a także lapidarium niemieckie, które tutaj się znajduje, które upamiętnia wszystkich tych, którzy byli pochowani na przedwojennych kołbrzyskich cmentarzach. Przepiękne miejsce, a to także i dlatego, że tutaj wszystkim tym, którzy byli pochowani przed laty, przed 1945 rokiem, nie tylko drzewa, wtedy pewnie jeszcze o wiele mniejsze, miały przygrywać, ale także morze, bo cmentarz ten znajdował się nad morzem. Tych nekropolii kołbrzeskich jest jednak o wiele więcej, dlatego że w niemal 800-letniej historii miasta sporo miejsc i w Kołobrzegu, i pod miastem wyznaczono do tego, aby chować poszczególnych mieszkańców. Tak więc, proszę Państwa, dzisiaj z okazji właśnie zbliżającego się święta odwiedzimy te miejsca i opowiemy sobie trochę o historii grobownictwa w Kołobrzegu i to, gdzie, jak i dlaczego byli chowani poszczególni mieszkańcy, kołbrzeżanie, wojskowi, a także osoby innej narodowości. Kołobrzeskie lapidarium powstało w roku 2000, w okresie milenijnym, z inicjatywy prezydenta Bogdana Błaszczyka, a także ziomkostw niemieckich, które miały dość dużo pretensji do Kołobrzegu za to, jak potraktowano tutaj po II wojnie światowej niemieckie cmentarze. Było to pewnego rodzaju zadośćuczynienie, ważny gest ze strony miasta. To tutaj właśnie możemy zobaczyć wszystkie te elementy, które przetrwały, które zebrano na składnice zieleni miejskiej, bądź też odnajdywano w różnych częściach miasta, dlatego że fragmenty tego cmentarza, tych grobów po prostu używano do różnych rzeczy. Przede wszystkim inwestycyjnych. To nie budzi wątpliwości. Starzy kołbrzeżanie na pewno to pamiętają. Mowa oczywiście o seniorach, chociażby o pionierach. Tak więc te groby, te płyty nagrobne wybrane właśnie można oglądać na lapidarium, ale to nie jedyne lapidarium kołbrzeskie. Tutaj również będziemy zwiedzali te miejsca. Natomiast sam cmentarz, kołbrzeski cmentarz, ten centralny, został otwarty 23 listopada 1881 roku na kołbrzeskim Załężu, którego właśnie fragmentem jest Park Jedności Narodowej, czyli pomiędzy ulicą Wiosenną a ulicą Arciszewskiego. I do końca Kołobrzegu niemieckiego, do końca II wojny światowej, był on główną kołobrzeską nekropolią. Chowano tu mieszkańców wszystkich wyznań, w tym katolików, którzy nie mieli, pomimo oddania w 1895 roku do użytku katolickiego kościoła świętego Marcina, nie mieli własnej nekropolii. W 1913 roku na terenie tego cmentarza zbudowano nekropolię, tak więc były tu również zbudowano krematorium, tak więc były tu również pochówki urnowe. Jeżeli idzie o sam teren parku, zachowany jest wyśmienicie, natomiast podzielony jest na dwie części. I w tej części także, która jest udostępniona cywilom, można zobaczyć stawek. I ten stawek został, proszę Państwa, umocniony właśnie płytami z niemieckiego cmentarza. Daleko Polacy nie mieli do tego, żeby uzyskać materiał budowlany, bo wyrywano je po prostu z ziemi. Dzisiaj pływają tam kaczki, ale całość, tam gdzie siedzicie, proszę Państwa, na takich ławeczkach, ten murek, to są właśnie pozostałości kołobrzeskiej nekropolii. Tak jak wspomniałem, cmentarz dzieli się na dwie części, cywilną i wojskową. Ta cywilna to Park Jedności Narodowej, który jest wpisany do rejestru zabytków, to zabytkowy park, ale jest jeszcze część wojskowa. W tej części cywilnej znajdują się nieliczne przypadki grobów. Znam jeden taki przypadek. Zachowała się płyta, która znajduje się w ziemi. Natomiast wojsko ze swoim terenem zrobiło porządek i w momencie, w którym była budowa nowego płotu, przeprowadzono wykopaliska archeologiczne, przeprowadzono ekshumację i to wszystko, co znajduje się za płotem,
to zostało po prostu wyjęte z ziemi i pochowane. Tu mamy zachowaną jedną płytę, komory grobowe natomiast są widoczne za płotem. Dzisiaj jest to teren marynarki wojennej i przypomnijmy, najstarszy polski park z początku XVII wieku. Niestety niedostępny, dlatego że jest to teren wojskowy. Tak więc fragment tego terenu to także dawny teren grzebalny, przedwojenny. Kolejny cmentarz całkiem niedaleko z drugiej strony Parsenty. To zacznijmy, proszę Państwa, od całej nekropolii, bo był to kompleks. To cmentarz żydowski. W 2000 roku również tutaj odsłonięto lapidarium żydowskie. Ten teren parku teatralnego, również wpisanego do rejestru zabytków, wyznaczają głazy, jego granice. Ktoś może się zastanawia, po co właśnie te głazy. To są granice terenu grzebalnego. Tak więc i również Żydzi w Kołobrzegu mieli swój cmentarz. To bardzo ważna rzecz ze względu na to, że świadczy ona o judaistycznej kulturze naszego miasta. Działka pod cmentarz została zakupiona w 1815 roku. Natomiast był jeszcze drugi cmentarz, ten cmentarz, tak zwany nowy cmentarz żydowski, znajduje się przy ulicy Koszalińskiej, a tutaj mamy widoczny Kirkut na planie Gwiazdy Dawida, przetworzone jak gdyby w pewnego rodzaju lapidarium. Są tutaj płyty żydowskie nagrobne, które się znajdują i bardzo ciekawie się one prezentują. Widać, że ten cmentarz, widać, że to lapidarium jest odwiedzane, chociaż widzimy na grobie Cadyka, widzimy kamyki układane. Tak więc ta nekropolia również zachowała się w historii miasta i trzeba przyznać, że jej odtworzenie w postaci lapidarium było w roku 2000 jak najbardziej słuszne. To również zasługa byłego prezydenta Bogdana Błaszczyka. Cmentarz żydowski znajduje się przy rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a więc przy skrzyżowaniu ulicy Zdrojowej Mickiewicza, a tam znajduje się kolejny cmentarz, dlatego że tych cmentarzy w okresie nowożytnym było bardzo dużo. Po pierwsze cmentarz przy ulicy Towarowej to cmentarz Ujście, powstały w XVII wieku w pobliżu ośrodka Politechniki Poznańskiej, zamknięty w 1865 roku. Przy ulicy Mickiewicza znajdował się cmentarz wojskowy, to wejście na nekropolię zachowało się po dzień dzisiejszy, otwarto go w roku 1841, zamknięto w 1894. Chowano tam kołobrzeskich wojskowych, a armaty, które tam znajdowały się przy takim specjalnym krzyżu, jak sięgam pamięcią, tak, to chyba było, proszę Państwa, przy krzyżu, armaty portugalskie znajdują się obecnie przy wystawie plenerowej w Muzeum Marynarkowskiego, zostały one wykopane, a cmentarz zamieniono na Kołobrzeski Park. Tak więc, jak wspomniałem, tu również przy Politechnice Poznańskiej, tu również był cmentarz. Zresztą te tereny wyróżnia chociażby zieleń cmentarna, która dość pokaźnie tam się zachowała. Oczywiście nie licząc wspaniałych 150-letnich drzew, które również ten teren, teren pomiędzy twierdzą Kołobrzeg a Latarnią Morską porastają. Tak więc są to właśnie pamiątki po dawnym cmentarzu, tutaj między innymi były groby Waldenfelsa i Nettelbecka. Kolejne pozostałości, relikty, proszę Państwa, jak już poruszamy się przy mieście, to reduta solna. Kiedy wyciągano te nagrobki, wykorzystywano je jako materiał budulcowy w latach 60. umocniono m.in. brzeg fosy i pozostałą część bagienną, którą możemy dzisiaj zobaczyć zachowaną, a te płyty nagrobne dalej tam, proszę Państwa, się pokazują, są odnajdywane, bo w ten sposób ten teren został umocniony. Również przydałoby się je z tego miejsca zabrać, bo przecież reduta solna, choć zabytkowa, to nie służy dzisiaj tego rodzaju celom. Splendoru nam to w żaden sposób nie przynosi jako Kołobrzegowi. W tej sprawie informowałem miejskiego konserwatora zabytków i mam nadzieję, że te płyty zostaną zabrane na teren zieleni miejskiej bądź dostawione do lapidarium. W Kołobrzegu mamy również pochówki symboliczne związane przede wszystkim z walkami o Kołobrzeg. Tutaj akurat skrzyżowanie ulicy Łopuskiego, Śliwińskiego. Ulica Łopuskiego to podporucznik Edmund Łopuski, bohater walk o Kołobrzeg, który w tych walkach poległ.
Tak więc te symbole również są. Proszę Państwa, takich symboli wojennych w Kołobrzegu jest więcej. Tutaj ulica Frankowskiego i biblioteka. Oczywiście teren zielony, umocniony jakże. Czym innym można by było to zrobić, jak nie fragmentami nagrobków niemieckich. To jest standardowy horyzont kołobrzeski. W wielu miejscach Państwo takie pamiątki znajdziecie. Natomiast tutaj mamy ważny cmentarz ze względu na to, że mamy tutaj poległych Francuzów. Pochowano ich w mogiłach zbiorowych. Oni zostali do Kołobrzegu dostarczeni w latach 1870-71. 180 osób łącznie w Kołobrzegu zmarło, tych jeńców francuskich, i oni tutaj zostali pochowani. Ta płyta nagrobna oryginalna się zachowała z tej wojny lat 1870-71. Jest także informacja w języku polskim. I na tym cmentarzyku znajduje się jeszcze jeden grób, jeden wyjątkowy grób. Jest tutaj podwójna lipa. Rośnie, pnie się w górę przy przepompowni ścieków, miejskich wodociągów i kanalizacji. A tam w 1807 roku pochowano Heinricha von Rodera. Dlaczego tutaj, proszę Państwa, tego człowieka pochowano, kapitana zresztą, walczącego w oblężeniu Kołobrzegu, bo był katolikiem. W Kołobrzegu nie było cmentarza dla katolików. On odniósł rany 2 lipca, w ostatnim dniu oblężenia, 3 lipca zmarł i został pochowany właśnie w tym miejscu. Również jego grób, jest tabliczka w języku polskim i niemieckim, się znajduje. Tak więc jest to ciekawa pozostałość i jedyny oficjalny grób z 1807 roku w architekturze miasta. Jeżeli jesteśmy przy architekturze, no nie sposób poruszyć spraw średniowiecza. Dlatego, że pierwszy kołobrzeski cmentarz zarówno kościoła świętego Mikołaja, jak potem kościoła mariackiego znajdował się wokół kolegiaty. Tu chowano pierwszych mieszkańców, którzy po lokacji w 1255 roku się pojawili. Teren kolegiaty pierwotnie był ogrodzony murem ceglanym i tutaj znajdował się właśnie cmentarz. Tak więc wiernych chowano wokół samej świątyni, tu również jest cmentarz. Część tych pochówków była w latach 1960-65 ekshumowana. Profesor Franciszek Wochroj prowadził tutaj pracę archeologiczną. Samo wnętrze to, proszę Państwa, chociażby cmentarne malarstwo tablicowe. Tutaj mamy epitafium Siverta Grancina z 1492 roku, tak zwany kołobrzeski taniec śmierci. Pokazuje nam pewnego rodzaju malarstwo związane m.in. z grobownictwem, czyli obrona żywych przez zmarłych. O, tak trzeba to powiedzieć. Natomiast samo wnętrze kolegiaty również było terenem grzebalnym. Tutaj chowano patrycjat, chowano tutaj także kanoników, przede wszystkim ludzi znakomitych, którzy byli chowani w komorach grobowych wewnątrz świątyni przez całe stulecia. Warto sobie powiedzieć, że część tych płyt nagrobnych została w XX wieku wyciągnięta z posadzki i umocowana przy ścianach. Dzięki temu zachowały się one po dziś dzień ze względu na to, że się ścierały. Część tych najpiękniejszych płyt, która przetrwała wojnę, pamiętajmy o tym, że kolegiata była bombardowana, właśnie zachowała się dzięki temu po dziś dzień. Mamy różne przykłady, niekoniecznie z kolegiaty, jak tutaj epitafium zachowane z piękną czaszką. Ona akurat z kolegiaty nie pochodzi. Natomiast takie elementy funeralne, czaszki, zachowały się również z oryginalnego wyposażenia. Tutaj epitafium, płyta nagromna przy zakrystii przymocowana, posiada taki ciekawy artefakt. To jest jak gdyby kwestia związana z samą kolegiatą, natomiast nie zapominajmy, że w kolegiacie mamy współczesny pochówek kardynała elekta biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Ignacego Jerza, który tam spoczywa i, jak głosi jego epitafium, oczekuje zmartwychwstania. Kolejny cmentarz kołobrzeski przedwojenny to cmentarz na Karlsbergu. Tak nazywała się ta część związana dzisiaj z ulicą 6 Dywizji Piechoty, na której jest zachowana kaplica cmentarna. To, proszę Państwa, przedwojenny cmentarz. Miałem okazję widzieć pochówki Niemców, którzy spoczywają po dziś dzień na tym cmentarzu. Wyglądało to w ten sposób, że cmentarz był ekshumowany, były wyciągane ich nagrobki i chowane niżej, pod pochówkami, obecnymi pochówkami polskimi. Tak więc kaplica cmentarna to jedno, no i niewidoczne groby niemieckie, które znajdują się pod pochówkami
na cmentarzu na Karlsbergu, dzisiaj cmentarzu komunalnym w Kołbrzegu, to drugie. I oczywiście obok cmentarza komunalnego mamy również ważną dla nas nekropolię, powstałą w latach 60. To cmentarz wojenny, bardzo ważny obiekt ze względu na to, że tutaj spoczywa kilkuset polskich, radzieckich, a także niemieckich żołnierzy, część bezimienna. Niestety takie groby również w Kołobrzegu mamy, tak więc jest to ważna nekropolia na szlaku walk pierwszej armii Wojska Polskiego. Proszę pamiętać, że ich to około 1300 poległo. Tak więc niestety wielu z nich, proszę Państwa, jak widać, nie ma pojedynczego grobu przysługującego żołnierzowi, to są groby zbiorowe, de facto rzecz biorąc. Osobny grób ma Emilia Gierczak, tak, tutaj przy tej głównej części pomnika, natomiast cała reszta, czy to żołnierze rosyjscy, czy to żołnierze polscy, to są, czy niemieccy, tak jak tutaj, prawda? No to tak to wygląda. Te obowiązujące konwencje w Kołbrzegu nie zostały zrealizowane, ale zostało tu upamiętnione. I ostatnie upamiętnienie w Kołbrzegu, bardzo ciekawe, bo to trzecie lapidarium przy kościele, przy parafii Miłosierdzia Bożego. Ono również, proszę Państwa, jest widoczne. Niestety w latach 80. ten teren był dewastowany, niszczony. Mówię o starym cmentarzu, zbudowano plac zabaw, ale kiedy tutaj parafia realizowała swoją inwestycję, te groby się, proszę Państwa, zachowały. To dawny cmentarz parafii Mariackiej i kościoła świętego Jerzego, a przy ulicy Koszalińskiej widoczna również zieleń cmentarna. Zachęcam, proszę Państwa, do tego, aby podczas Waszych listopadowych spacerów odwiedzić te wszystkie ciekawe miejsca w Kołobrzegu i chociażby na grobie Heinricha von Rodera, czy na grobie katolickich żołnierzy francuskich pochowanych w Kołobrzegu, czy w innych miejscach może, proszę Państwa, zapalić znicz, aby pamiętać o tych wszystkich, którzy kiedyś tutaj żyli, a których potomkowie już w Kołobrzegu nie mieszkają. Tak wygląda historia, trudna historia Pomorza, także Kołobrzegu, że zmieniło one, proszę Państwa, swojego właściciela i dzisiaj jest polskie. Ale to nie znaczy, że my, Polacy, mamy o dawnych mieszkańcach Kołobrzegu nie pamiętać. Za uwagę w kolejnym kwadransie z historią dziękuję, Robert Dzięba. Życzę Państwu udanego i mam nadzieję, że tak samo słonecznego jak dziś, kiedy realizujemy tę audycję popołudnia.